Cześć. Jakiś czas temu zbudowałem taką platformę mobilną, taką ramę można by rzec, która na dole miała przykręcone kółka, natomiast do tego były przykręcone wsporniki, tak aby panel fotowoltaiczny był zamocowany tutaj pod kątem, około tam powiedzmy 35-40 stopni, tak żeby można było go na tych kółkach przemieścić w dowolne miejsce, no i wykorzystać sobie do ładowania baterii czy do czegokolwiek innego. Takie mobilne źródło energii. No ale to rozwiązanie no, miało taką wadę, że kurczę, zajmowało to dużo miejsca. Nie rozwiązałem dobrze składania. No teoretycznie można by to złożyć, można by jakiś patent zrobić, ale pomimo wszystko ta konstrukcja nośna, na której to było zamocowane, jest dosyć ciężka, dosyć gruba, no bo tutaj to widzimy bez kółek. No i to było po prostu takie no, upierdliwe do użytku. No, ale postanowiłem wrócić do tego rozwiązania, ponieważ do kilku rozwiązań, które chcę Wam przedstawić, potrzebuję taki jeden mobilny panel. To też chcę rozwiązać to w sposób prostszy i bardziej praktyczny. Czyli tak naprawdę tylko do ramy panela chcę zamocować pewne mocowania. Tutaj też chcę rozwiązać to, zresztą zaraz zobaczycie, jaką ja tutaj mam wizję. Idea jest taka, żeby ten panel można było sobie postawić, żeby nie trzeba było go opierać ani o słupo drzewo, ani o samochód czy jakieś inne sprzęty, tak żeby on samodzielnie mógł sobie stanąć, żeby to było stabilne i nie przeszkadzało i nie groziło jakimś tam upadkiem. Więc jeżeli ma być to urządzenie mobilne, a nie stacjonarne, to przydałoby się stare kółka od hulajnogi, znalezione też gdzieś z recyklingu, które będą zamocowane do tych krótkich wsporników. Natomiast ten dłuższy wspornik dobrze, żeby miał możliwość zablokowania kąta w maksymalnym rozwarciu, tak jak jest to w tej chwili. Czyli tak i koniec. I to powinno być symetryczne. Za chwilę pokażę, jak to zamocować. Tutaj mamy jeszcze długość tego wspornika. Panel to wiadomo, wymiar standardowy 100 na 170 cm. Kąt wskazany, żeby był symetryczny. U mnie symetryczny jeszcze nie jest. Po prostu tutaj trzeba to w odpowiedni sposób doszlifować, tak aby te dwa elementy na osi się zablokowały pod takim kątem, aby jeżeli i o takiej długości, akurat ja tutaj mam okolicy 130 cm, tak jak było widać przed chwilą. Idea jest taka, żeby panel można było postawić pod kątem około 35-40 stopni, tak mniej więcej. Dobrze, kółko mam już przykręcone do wsporników, można to mocować. Po przykręceniu tego wspornika z kółkiem widzę, że warto by było jednak podnieść trochę zawieszenie, bo będzie jednak nisko, gdyby chcieć przejechać po jakichś nierównościach. Te kątowniki już miały wcześniej powiercone otwory, ponieważ ta konstrukcja była, że tak powiem, schowana za panelem, przynajmniej ta trzymająca go pod kątem. No i tu, cóż, odkręcę i przesunę te otwory bardziej, tak żeby maksymalnie to wysunąć. Już nie będę ciął nowych kątowników i ich malował, bo wykorzystam po prostu te, ale lekko to zmodyfikuję. Jasność się skończyła na dworze, więc musiałem się przenieść do stodoły. No i teraz z tej strony wygląda to już dużo lepiej jak tutaj. Więc myślę, że jednak ta środkowa część panela powinna do tego transportu, pomimo tego, że krótkiego, jednak być troszeczkę powyżej płaszczyzny ziemi. Dobrze, kółka są już na takim samym poziomie, z jednej jak i z drugiej strony. Nóżki już też są zamontowane. Jeszcze przydałby się jakiś wspornik do tego między dwoma stronami. Jest i wspornik. Idea taka, żeby to był stojak mobilny. Czyli ograniczniki nam nie pozwalają, żeby to się rozjechało, a z przodu mamy kółka do transportu, żeby nie targać tego wszystkiego na plecach. A po złożeniu ma to zająć tyle miejsca, ile dwa panele położone na sobie. No tak, ale jeszcze jakaś elektronika by się tutaj przydała. Oto i zestaw. Regulator ładowania 10 amperowy.
bezpiecznik B10 AC, ale on pełni funkcję tylko odłącznika, więc to nie będzie miało znaczenia, ponieważ zabezpieczenie znajduje się wewnątrz tego regulatora. Teraz jeszcze by przydało się to jakoś zamocować. Jedyna opcja to chyba to po prostu przykleić, bo lepszego rozwiązania to tutaj nie widzę. Następnego dnia wszystko ładnie się trzyma, więc tak to mniej więcej wygląda w praktyce. To jest taka mobilna stacja do ładowania jakiegoś akumulatora. Może być to też pakiet dwóch akumulatorów, ponieważ panel jest, ma napięcie robocze tam chyba około 27 V. Ile on tutaj ma? 29,5. A regulator obsługuje 12, jak i 24 V akumulator, ale do tego ważny jest ten odłącznik. Akurat w tej chwili włączyłem ładowanie. Jeżeli najpierw podłączymy do takiego regulatora jakiś tam akumulator, to on wtedy zorientuje się, co to jest za pakiet 12 czy 24. Przecież on tu ma napisane CMP12, ale z tyłu na tablicy znamionowej było napisane 24 lub 12. I oczywiście on rozróżnia, co on ma tam ładować. Więc ten bezpiecznik pełni funkcję tutaj odłącznika. Nie sądzę, żeby zadziałał. To tutaj trzeba by szybciej, bo jest zabezpieczenie topikowe akurat wewnątrz tego regulatora w postaci wlutowanego zwykłego bezpiecznika samochodowego, takiego mniejszego, 15-amperowego. A ten bezpiecznik to jest B10, więc on tam też ma. Tak za szybko by nie zareagował, więc szybciej pewnie by się spalił ten bezpiecznik topikowy niż ten bezpiecznik, dlatego tutaj mówię, to jest tylko po to, żeby odłączyć zasilanie i żeby można było te krokodyle gdzieś przypiąć. Jest to o tyle wygodne, że te kółka, które zainstalowałem, powodują, że jak się złoży te nogi, to po prostu można sobie to zapchać tak samo jak taczkę w dowolne miejsce. Nie trzeba nieść tego panela, bo on jest dosyć ciężki, no i dosyć duży, więc też niewygodny do noszenia. No i takie rozwiązanie daje nam możliwość, że możemy sobie go ustawić w dowolnym punkcie i naładować bądź pakiet dwóch akumulatorów, bądź jednego. Można zastosować sobie przetowornicę step up i naładować sobie jakiś skuter elektryczny czy rower elektryczny, nawet jeżeli ten pakiet akumulatorów będzie na 36 czy na 48 V. Ja za chwilę pokażę taką przetwornicę step up. To jest dokładnie taka przetwornica, która na wejściu możemy zapodać napięcie już od 12 bodajże do 60 V. Na wyjściu możemy mieć minimalnie 2 V więcej do 80. Ona ma tutaj dodatkowe regulacje na tych dwóch potencjometrach precyzyjnych i tam maksymalna jej moc to jest bodajże chyba 600 W, ale minimalna to jest gdzieś około 240. Te różnice wynikają tutaj z różnicy napięć. Także to tylko przy tym maksymalnie wysokim napięciu będzie ta moc taka wysoka. No i dzięki temu urządzeniu jakby ten mobilny system już może nam pracować w dowolnym napięciu, takie jakie potrzebujemy. Ale można też tutaj zrobić troszeczkę inny patent, mianowicie ładować sobie pakiet akumulatorów za pomocą tego regulatora i pobierać sobie ten prąd do na przykład jakiegoś UPS-a. W przypadku, kiedy byśmy byli gdzieś na działce, gdzie nie ma prądu, a potrzebujemy prąd co jakiś czas, a to żeby włączyć szlifierkę, a to coś innego, nie wiem, cokolwiek, no nawet no, do laptopa to tam bym nie kombinował na 230 i później z przejściem na niższe napięcie, bo są duże straty, no ale jeżeli ktoś nie ma takiej specyficznej ładowarki, no to też mógłby to wykorzystać, bądź do jakichkolwiek innych, nie wiem, domowych narzędzi, które są na 230 V. W ten oto prosty sposób możemy pozyskać mobilną stację do ładowania akumulatorów w zależności od potrzeby, czy to będzie 12 czy 24 V, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, ten moduł do ładowania akumulatorów współpracujących z panelem fotowoltaicznym tak samo będzie działał przy akumulatorze 12, jak i 24 V. Akurat tutaj zasilanie 24 V jest o tyle pożyteczne, że większość małych UPS-ów pracuje właśnie na tym napięciu. Mam na myśli takie UPS-y, które mają tak zwany zimny start, czyli można je uruchomić z samych baterii. No i w ten sposób możemy sobie włączyć jakieś tam dowolne urządzenie do pracy, czy to będzie szlifierka kątowa, czy też coś zupełnie innego.
Te kołka, o których tutaj też mówiłem wcześniej, są bardzo, bardzo przydatne, żeby ten panel sobie przemieścić, te nóżki z blokadą, żeby go rozstawić, no i można wykorzystać to do czego bądź. Powodzenia!